Cześć, tu Kasia i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy we własnoręcznie zbudowanym campervanie. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska przygoda. Odbywa się tutaj konkurs zawody WSL, czyli World Surfing League. Tamte miejsce, gdzie jest koleś w zielonej piance, to jest miejsce, gdzie można łapać zielone fale. Jesteśmy teraz na surf. No. Skejcie. Jak to się nazywa, gdzie my jesteśmy? Cześć, witajcie. Witam się z wami spod naszego vana z miejscowości Tagazout. Dalej jesteśmy w Maroko, nic się nie zmieniło. Miejscowość, o której wspomniałam, właśnie zamieniła się w stolicę surferów, ponieważ odbywają się tutaj zawody WSL, czyli World Surf League. I właśnie na nie jedziemy. Oprócz tego tak się potoczyło, że wylądowałam na kursie surferskim, z którego też wam troszeczkę pokażę ujęć. No i potem wam o wszystkim popowiadam, teraz lecę, bo lecimy na te zawody, pokibicować Polakom, którzy tam występują. Dla was niespodziankę, jestem z Karoliną. Karolina jest, Dzianko. Jak mówi samo imię, jest Polką i będzie tutaj występowała dzisiaj. Nie, dzisiaj już nie. Nie, dzisiaj odwołane mamy zawody, prawdopodobnie wystartujemy jutro i w ogóle będzie zmiana spotu, więc będzie zamieszanie jest trochę. Jest stresik, ale tak. Jesteś gotowa, co? Jestem gotowa, wiadomo. Super, wszyscy będziemy mocno trzymać kciuki, no i mamy nadzieję, że będzie jakoś pierwsze. Macie Agulkę, która jest sędziną naszą polską. Cześć wam. Cześć, także jak widzicie, Polacy tutaj są i reprezentują nas. Tak jest, już mamy dwie kobiety w WSL, tutaj mamy panią sędzinę, ja będę startować, więc ciśniemy do przodu. To jak was mam, powiedzcie nam szybko, właściwie na czym polega ten konkurs, jakie są zasady, co trzeba na tej fali pokazać? Zasady są proste, wykorzystujemy przejazdy, czyli wybieramy najlepszą falę z setu, czyli z kilku fal wybieramy najlepszą falę i oceniany jest commitment, czyli zaangażowanie i radykalne manewry. Na fali wykorzystujemy falę, całą trajektorię ruchu i kończymy ładnie, żeby pokazać, że robimy wszystko z klasą. Czyli pełna dowolność tego, co się na fali dzieje. Pełna dowolność. Właśnie o to chodzi. No to dzięki wielkie dziewczyny, jeszcze dziękuję, raz powodzenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. No niestety nie poglądaliśmy za dużo, ponieważ są dosyć małe fale, więc konkurs został przesunięty na następną godzinę, na popołudniu, na czwartą. Teraz mamy 12. No i tak to wygląda już od kilku dni, przez to, że jest słaba fala. Ten konkurs jest cały czas przesuwany, godziny są zmieniane, no czekają na właściwe warunki. Więc mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy. A teraz my wracamy do Tagazout i wskakujemy na falę. Tak jak wcześniej zapowiadałam, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony surfingowi. Ja sama surfuję mniej więcej 3 lata, chociaż nie wiem, czy do końca mogę to nazwać surfowaniem, ponieważ tak naprawdę wciąż uczę się surfować. Jednak surfing ma w sobie coś takiego, co sprawiło, że się w nim totalnie zakochałam, złapałam na niego mega zajawkę. Dlatego chciałabym się właśnie tą zajawką z wami dzisiaj podzielić. Może zacznijmy od tego, czym właściwie jest surfing. Więc surfing jest to płynięcie na fali, na czole fali, na desce. Brzmi prosto, jednak wcale nie jest to takie proste. Na początku chciałam też powiedzieć dwa słowa o historii surfingu. Bez wchodzenia w jakieś historyczne daty, za surfingową kolebkę uznawane są Hawaje. Ale jak pokazuje część badań, surfing znany był również na Haiti, a także na wyspach Indonezji. Jednak to właśnie na Hawajach była taka największa i najbardziej rozbudowana kultura surfingu, o czym świetnie w swojej książce pisze William Finnegan. Książka ma tytuł Dni Barbarzyńców, Życie na fali i jeśli jesteście zainteresowani tematem, bardzo serdecznie wam ją polecam. A on w swojej książce o Hawajach pisze tak. Wyspy były żyznym, bujnym rajem. Występowały tam spore nadwyżki żywności. Mieszkańcy nie tylko świetnie znali się na łowieniu ryb, rolnictwie tarasowym i myślistwie, lecz także budowali i utrzymywali złożone systemy stawów rybnych. Zimowe święto plonów trwało 3 miesiące. W tym okresie regularnie pojawiały się idealne fale, a praca była oficjalnie zabroniona. I w tym właśnie czasie Hawajczycy surfowali. Dla nich surfing miał także wymiar duchowy. Dlatego też, kiedy na wyspę przypłynęli kalwińscy misjonarze,
zaczęli oni wypleniać spośród Hawajczyków właśnie tą miłość do surfingu i w ogóle surfing. Dlatego na długi, długi czas ten surfing praktycznie całkowicie zaniknął i pojawił się znowu na arenie światowej już jako taki sport bardziej współczesny w latach 20. A od tego czasu właśnie ten surfing zaczął coraz częściej pojawiać się w przestrzeni zarówno w Ameryce, w Australii, jak i w Europie. Zanim jeszcze zacznę Wam opowiadać trochę o technikach i o tym, jak właściwie wygląda surfowanie, chciałabym przybliżyć taki krótki słowniczek i opowiedzieć Wam, co potrzebne właściwie jest do surfowania. Więc oczywiście potrzebujemy deski surfingowej. Do deski z tyłu zazwyczaj przyczepione są finy, czyli płetwy, czyli stateczniki. One pozwalają desce utrzymywać się na wodzie, dzięki czemu jest o wiele łatwiej łapać fale. Potrzebujemy również tak zwanego leasha, czyli smyczy. Ta smycz to jest właśnie taki kabelek albo sznurek z różnych materiałów, które mamy przyczepione do deski i do nogi. To pozwala nam przede wszystkim, kiedy upadniemy do wody, nie stracić deski z oczu, mieć ją cały czas blisko siebie, dzięki czemu nie powodujemy żadnego niebezpieczeństwa dla innych osób, które są w oceanie czy morzu. A także leash pozwala nam czuć się bezpiecznie, bo jeśli mamy deskę przy sobie, mamy pewność, że nigdy się nie utopimy. Oprócz tego na zimnych wodach surferzy ubierają się w tak zwaną piankę. Jest to taki specjalny strój, którym możemy być pokryci od stóp do głów, a możemy mieć on też także krótkie rękawy albo krótkie nogawki. W każdym razie jest to taki strój wykonany z pianki neopropenowej i ona ma takie właściwości, że wpuszcza troszeczkę wodę jakby do środka, a potem przez to, że jest zamknięta, ta woda się ogrzewa i dzięki temu w środku jest nam naprawdę ciepło. Pianki mają różne grubości i to właśnie od temperatury wody, w której będziemy surfować, wybieramy daną grubość. Oprócz tego będzie nam potrzebny wosk, którym nasmarujemy powierzchnię deski, dzięki czemu się nie będziemy ślizgać, oraz używamy także kremów do twarzy. Są to takie specjalne sztyfty, które zostawiają dosyć grubą, kolorową warstwę. No to są takie specjalne kremy, które nie spływają z naszej twarzy i chronią ją od słońca, na które jesteśmy mocno wystawieni, bo nie dość, że słońce świeci z góry, to jeszcze odbija się od wody. A teraz przechodzimy do tego, jak surfować. Surfing wymaga od nas nauczenia się specjalnej techniki wstawania na desce, a także utrzymywania się na niej, stania na niej, a potem, kiedy już to opanujemy, uczymy się również skręcać, a także różnych ewolucji. To wszystko brzmi prosto, natomiast prostym nie jest, ponieważ wszystkie te ewolucje wcześniej wstawania wykonujemy na niestabilnym gruncie, jakim jest woda. Dlatego początkowo trudno jest złapać balans i pierwsze wysiłki właśnie początkujących surferów skupione są na tym, aby w ogóle stać na desce i na niej się utrzymać. Na początku oczywiście uczymy się wszystkiego na sucho, na lądzie. To pozwala naszemu ciału nabrać pewnych nawyków. Natomiast no, nie jest to wcale łatwiejsze, ponieważ na wodzie deska zachowuje się zupełnie inaczej, więc mimo, że na lądzie znamy już technikę, na wodzie wcale nie jest ją tak łatwo, przynajmniej na początku, wprowadzić. I bardzo ważne, że jak wpadamy do wody, nigdy nie wskakujemy na nogi. Pamiętajcie o tym. Zawsze płasko, do przodu, do tyłu, ochraniając twarz i głowę. Pamiętajcie o ochraniając twarz i głowę, bo naprawdę często się zdarza, że tą deską dostaniemy w twarz. Aby było nam się łatwiej uczyć, na początku pływamy na deskach dla beginnersów, dla początkujących. Są to duże, długie deski, o wiele grubsze, ponieważ w środku mają też więcej różnych materiałów, które sprawiają, że deska jest bardziej wyporna. Dzięki temu o wiele łatwiej jest nam złapać ten balans i znaleźć tak zwany złoty środek, gdzie powinniśmy właśnie ustawiać nasze ciało i nasz środek ciężkości. Technika wstawania polega na odpowiednim ułożeniu rąk. Układamy je blisko żeber. Potem się podnosimy na desce. I kiedy już jesteśmy podniesieni, zaczynamy stawiać jeden krok i drugi krok, tak żeby noga, która jest naszą dominującą, była na przedzie deski. To jest bardzo analogiczne do jeżdżenia na deskorolce albo do jeżdżenia na desce snowboardowej, więc tutaj także na początku właśnie dokonujemy wyboru, która noga będzie naszą prowadzącą i już potem od tego wyboru zazwyczaj się go trzymamy. Więc kiedy mamy opanowane wstawanie na lądzie, wchodzimy do wody i uczymy się wstawania na wodzie na tak zwanych falach białych. Są to fale tuż przy brzegu, które są już załamane, czyli są spienione. Na początku zazwyczaj się uczymy się z instruktorem, instruktor wchodzi z nami do wody i on pomaga nam wybrać falę, którą będziemy łapać, a także często delikatnie popycha tył deski, żeby nabrać jeszcze większej prędkości, żeby nam ułatwić wstawanie. Kiedy już pewnie czujemy się na białych falach, wtedy przychodzi czas, żeby przejść na tak zwane fale zielone, czyli jeszcze te, które są niezałamane. Tamte miejsce, gdzie jest koleś zielony i piance, to jest miejsce, gdzie można łapać zielone fale.
i zaobserwujmy, jak te fale się układają. Kluczowym tutaj jest właśnie nauczenie się skręcania, ponieważ kiedy płyniemy na białych falach, fala płynie tak do brzegu, a my zsuwamy się z niej i płyniemy prostopadle. Natomiast na zielonych falach staramy się zakręcić, dzięki czemu czas płynięcia na fali jest o wiele, wiele, wiele dłuższy. Także właśnie wtedy mamy szansę poczuć tą fan i tą radość i przyjemność surfowania, z bycia na fali oraz w tym momencie właśnie z czasem uczymy się wykonywać różne ewolucje. Wypływamy troszeczkę głębiej w wodę i musimy nauczyć się też odpowiedniego takiego osądzania, którą falę warto łapać, gdzie się ustawić, jak skierować ten przód deski, czy bardziej w prawo, czy bardziej w lewo. Jest to rzecz, którą się nabywa tylko i wyłącznie poprzez praktykę i jakby obserwowanie zarówno fal, jak i innych surferów. Ale kiedy właśnie uda nam się złapać tą zieloną falę, dobrze się ustawimy, płyniemy na niej, to właśnie wtedy czujemy tą największą radość, wolność i niesamowitą przyjemność, jaką daje surfing. No właśnie, no więc kiedy już mamy ten fan, już łapiemy zielone fale, wtedy decydujemy się na przejście z tej deski dla początkujących na deskę tak zwaną twardą. I tutaj tych desek jest naprawdę spory wybór. Ja wam tylko powiem o dwóch głównych możliwościach, więc możemy wybrać deskę długą, tak zwany longboard, i na tej desce łapiemy dużo mniejsze fale, za to mamy możliwość po niej chodzić. Ale nie jest to takie zwykłe chodzenie jak po ulicy, tylko uczymy się takiego specjalnego krzyżowania nóg, co pozwala nam przenosić właśnie ciężar ciała na przód albo na tył deski i wykonywać w tym chodzeniu różne jakieś takie dodatkowe elementy, co często nazywane jest również tańczeniem. Drugą opcją jest shortboard, czyli krótka deska. Jest to deska, która jest o wiele bardziej zwrotna i to właśnie na tej desce wykonuje się ewolucje na dużych falach. I to właśnie na takich deskach możemy obserwować uczestników konkursu WSL. Także teraz was zostawię właśnie z prosami, czyli z osobami, które już bardzo dobrze surfują, żebyście mogli popatrzeć, do czego można dojść trenując. A tam daleko są te zawody i jadę zobaczyć, czy surferzy tam zaczęli już coś pokazywać, bo wcześniej, z uwagi na to, że warunki były kiepskie, zawody były przesunięte na później. Wydaje mi się, że to już jest dobry pomysł, dobra pora, żeby zobaczyć, czy warunki są odpowiednie, więc zapraszam was teraz tam. Jak chyba w każdym sporcie, a możliwe, że w każdej dziedzinie życia, technika w wypadku surfingu jest kluczowa. I ja nie do końca sobie z tego zdawałam sprawę, bo przez ostatnie 2 lata większość czasu pływałam sama ze znajomymi, ale nie pod okiem instruktora, ani nie za bardzo się nagrywałam. I żeby móc wstać na desce, wypracowałam pewne takie złe nawyki. Po prostu powiedzmy to prosto, że na przykład źle się podnosiłam na rękach. Nie ustawiałam ich tutaj blisko żeber, tylko gdzieś tutaj z boku. Co sprawiało, że podnosiłam się jakby nie do końca, nie miałam takiego dużego pola widzenia, co też utrudniało mi wstanie na nogach. No i właśnie od tego są takie surf campy i możliwość pływania pod okiem instruktora, bo dobry instruktor od razu zauważy, co robimy źle i od razu nas skoryguje i poda też sposoby, jak to właśnie poprawiać. Dlatego to, że zjawiłam się na tym surf campie, było dla mnie jakimś totalnym błogosławieństwem i już po tygodniu widziałam sporą, sporą poprawę. Dlatego chciałabym wam też dzisiaj pokazać, jak wygląda taki surf camp, co się na nim dzieje, a jak wygląda taki typowy dzień. Mamy kolejny dzień w Tagazut. Ja lecę spakowana i gotowa na surfa. Zobaczymy, gdzie pojedziemy, bo tutaj z tego co widzę, nie ma fal przede mną w Tagazut. Ale to nic, na pewno gdzieś na wybrzeżu fale są i pewnie właśnie tam pojedziemy. Na czas takiego surf campa oczywiście osoby, które przylatują z Polski, mają mieszkanko. Znajdujemy się w przepięknym hostelu. Ja mieszkam w vanie. O, tam on się znajduje. A cała ekipa mieszka właśnie sobie tutaj.
rano zaczynamy poranną sesją jogi, rozciąganiem się, potem jest śniadanko, a potem zaczyna się pakowanie desek i wyjazd na spot, czyli na miejsce, gdzie będziemy surfować. Nie zawsze surfuje się w miejscu, w którym znajduje się hostel, ponieważ nie zawsze tam są fale. Kiedy przyjedziemy na miejsce, przygotowujemy nasze deski. Często mamy też chwilę na omówienie tego, co będziemy ćwiczyć z instruktorem. Potem ubieramy pianki, zaczynamy rozgrzewkę, która jest, no tak jak w wypadku chyba każdego sportu, mega, mega ważna, żeby nie doznać żadnej kontuzji. I kiedy jesteśmy rozgrzani, gotowi, mamy przypięty lisz do naszej nogi, piankę zapiętą pod samą szyję, ruszamy do wody ćwiczyć nasze umiejętności. To, co jest mega ważne, to w trakcie takich kempów surfingowych, nie dość, że właśnie cały czas instruktor nas obserwuje, to jeszcze zawsze w któryś dzień bierze on kamerę albo jego pomocnicy i nagrywają nas surfujących. I to jest super ważne, żeby móc siebie samego zobaczyć na fali i samemu wtedy już powoli wychwytywać to, co robimy źle, to, co moglibyśmy jeszcze poprawić. Zazwyczaj też takie oglądanie filmów jest opatrzone komentarzem ze strony instruktora, który zawsze daje nam wskazówki, co jeszcze możemy robić lepiej. Zaczynasz powoli wchodzić na backside, zaczynasz ostrzyć. Bosko. O, teraz to coś tak ucieszyłam. Więc jeżeli jest technika bardzo dopracowana, tak naprawdę odchodzi strach, bo my nie musimy myśleć o wszelkich elementach, zaczynamy się skupiać na fali. I wtedy tak naprawdę zaczyna się prawdziwy surfing. Jestem tutaj tylko i wyłącznie dzięki Marcie. Marta zaprosiła mnie na kurs surfingu i chciałybyśmy Wam troszeczkę opowiedzieć o surfingu i o surfingu przede wszystkim w Maroko. Marta jest wicemistrzynią Polski w pływaniu na longboardzie, czyli na takiej długiej surfingowej desce. Oprócz tego zwiedziła kawał świata i surfowała w najlepszych miejscówkach na całym świecie. W Australii, w Bali, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie jeszcze? Peru. Hawaje. Wow. Trochę tych miejsc było. Troszeczkę. Marta, to powiedz nam na początek, co wyróżnia Maroko? Dlaczego Maroko ostatnio stało się takim miejscem, do którego surferzy, wydaje się, że z całego świata zjeżdżają? Podczas COVID-u Maroko zamknęło się dość szczelnie na turystów, więc nie mieliśmy tutaj dostępu. Też poprzez poprzednie lata przed COVID-em mieli dość duży problem ze ściekami, ponieważ ścieki były wylewane do oceanu i dość dużo osób chorowało. I w czasie COVID-u powstało tutaj trochę ekskluzywnych resortów, które zmobilizowało władze do wprowadzenia zmian, więc stworzyli cały system kanalizacyjny. Woda aktualnie w oceanie jest czysta, więc jest bezpiecznie. I tak naprawdę, jeśli chodzi o spoty najlepsze do nauki surfowania w okolicy Europy, jest to Maroko. Mamy tutaj jedną z najdłuższych fal na świecie. Jest to najdłuższa fala w Afryce. Tak, miejscowość nazywa się Imsłam. Oraz mamy dostęp do wielu, wielu spotów, w których tak naprawdę nie ma wiele szkółek surfingowych. Więc możemy uczyć się bez stresu, bez martwienia się, że będziemy mieć 50 osób na głowie, kiedy uczymy się podstaw surfingu. Więc naprawdę warto tutaj przyjeżdżać, żeby się szkolić. Te fale są delikatne, długo, jeżeli wpadamy w pralkę, nie trzymają nas pod wodą, więc są bardzo przyjazne do nauki surfowania. Mogę to potwierdzić, tylko i wyłącznie jest cudownie. A powiedz mi jeszcze już tak pod kątem nauki surfingu, czy każdy może się nauczyć surfować? Tak, totalnie tak. Surfing jest najtrudniejszym ze sportów, ale nieważne, czy zaczynasz mając 10 lat, czy masz 65 lat. U nas uczestnicy naszych kampów mają czasami po 65 lat i po dwóch, trzech kampach są w stanie samodzielnie łapać fale. Więc to potwierdza regułę, że odpowiednie przygotowanie naszego ciała, odpowiedni trening, który
przekazujemy naszym kursantom przed przebyciem na kampa. Odpowiednie system treningowy, szkoleniowy, który zwraca uwagę na wszelkie szczegóły, na technikę, na oddech, na mindset up, sprawia, że jesteśmy w stanie nauczyć się w bardzo krótkim okresie czasu. Aktualnie przygotowujemy całe szkolenie online, które będzie dostępne na naszej stronie oceankarma.pl. Zapraszam bardzo. I tam również będzie można zakupić takie szkolenie, oglądnąć filmiki, zwrócić uwagę na podstawowe błędy, które w 90% zdarzają się, jak zaczynamy przygodę z surfingiem. I jeżeli gdziekolwiek jesteście na świecie i nie macie dostępu do dobrej szkółki z dobrymi szkoleniami, możecie taki kurs zakupić i zacząć coachować się nawzajem. Super. Czyli jeszcze mam ostatnie pytanie. Ocean Karma to tam, gdzie można też szukać informacji o Twoich kursach, kampach, wyjazdach surfingowych. Tak. Ocean Karma to jest społeczność, więc tak naprawdę zbieramy ludzi z całej Polski i łączymy ich ze sobą. Chcemy, abyście z nami wyjeżdżali na wyjazdy, ale nie tylko z nami. Chcemy, żebyśmy tworzyli jedną wielką rodzinę surfingową w Polsce i abyście się poznawali i razem wyjeżdżali na wyjazdy i razem ze sobą trenowali. Więc przede wszystkim zależy nam na tym, żeby budować dużą polską surfingową społeczność, więc zapraszam Was bardzo. Ja również. Marta, Tobie bardzo dziękuję za ten czas tutaj i za możliwość porozmawiania. Dzięki bardzo. Dzięki. Marta oprócz tego, że surfuje, pływa, no i żyje wspaniałym życiem, ma także, zobaczcie, przepiękną tę trójeczkę. Także nie będzie Wam tura, bo w tym odcinku już za dużo się dzieje, ale pokażę Wam parę ujęć, jak sobie mieszka w tym śmiesznym, ślicznym stworku. No i co, jak Wam się podoba takie autko? Marzenie, co? Jeszcze tylko dodam na koniec, że dach jest podnoszony, także tam można uzyskać o wiele więcej przestrzeni, ale ponieważ w tym momencie mieszkają w tym wanie 3 osoby, jest, jak widzicie, dużo, dużo rzeczy tam, także nie będziemy już rozkładać dachu. Pakujemy się i lecimy na sesyjkę. Jesteśmy teraz na surf. No. Skejcie. Jak to się nazywa, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy właśnie w Takazut dalej na skateparku, gdzie uczymy się jeździć na surfskejcie. Surfskate to jest taki rodzaj deski, deskorolki, można powiedzieć, który ma mocno poluzowane kółeczka, dzięki czemu jest bardzo zwrotny. I wykonując ruchy takich zakrętów, taką falkę robiąc, ćwiczymy swoje ciało, żeby było bardziej takie gibkie i lepiej wchodziło w zakręty i bardziej czuło balans, dzięki czemu będzie nam się lepiej surfować. Nie jest to proste. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Ja o surfingu mogłabym Wam opowiadać godzinami. Niestety nie mamy tyle tego czasu. Dlatego najpierw chciałabym bardzo podziękować Marcie, która mnie zaprosiła właśnie na surfcampa i dzięki której nabrałam wiatru w skrzydła czy wody pod deskę i czuję się o wiele pewniej na desce i czuję, że moja technika się poprawia i już się nie mogę doczekać, żeby właśnie z powrotem móc trenować w Portugalii, bo niestety z wybrzeża marokańskiego za niedługo odjedziemy. Ale też na koniec chciałam Wam powiedzieć, podzielić się tym, z czym się mierzyłam na początku, z czym dalej się zresztą mierzę i z czym mierzy się bardzo wiele osób, które chciałoby zacząć. Chodzi o lęk. Przede wszystkim boimy się chyba wody, boimy się utonięcia, boimy się tego, że może coś nam się w tej wodzie stać. I jest to lęk jak najbardziej uzasadniony, ponieważ wypadki się zdarzają. Natomiast to, co chciałam Wam powiedzieć, to, że z drugiej strony tak naprawdę nie ma się czego bać, bo kiedy zaczynamy przygodę z surfingiem, pływamy na właśnie tej desce dla beginnersów, która jest otoczona taką delikatną pianką, która powoduje, że nawet jeśli uderzyłaby w nas, nic nam się nie stanie.
Jeśli zaczniecie pływanie, swoją przygodę z surfingiem z instruktorem, to on od razu Was nauczy też pewnych kilku kwestii bezpieczeństwa. I jeśli przestrzegamy tych kilku zasad bezpieczeństwa, nic nie powinno nam się stać. Kiedy uczymy się pływać, pływamy na białej fali i tam jest po prostu płytko. Często ta woda jest po kolana. Zdarza się, że jest po pas. Jeśli jest przepływ, może fala nieść tyle wody, że będzie nam po pachy. Jednak na tej białej fali nigdy woda nas nie zakrywa. Także tam praktycznie nie ma szans nam się cokolwiek stać. Na białej fali nabieramy pewności siebie. Kiedy nauczymy się surfować na tej białej fali i czujemy się pewnie, to dopiero wtedy przechodzimy na zielone fale. Co więcej, jeśli pływamy w piance, ta pianka jest także bardzo wyporna, więc nawet jeśli byśmy na chwilę się przytopili, to ta pianka prędzej czy później wyciągnie nas na zewnątrz. Także nie bójcie się spróbować, sami zobaczycie, ile z tego jest radości i przyjemności. Ja dalej mam takie dni, kiedy wypływam na zielone fale i widzę je i wydaje mi się, że one są ogromne. Marta radziła nam, że jeśli coś się wtedy dzieje z nami w naszej głowie albo coś nam nie wychodzi, to warto wtedy wyjść na brzeg, usiąść i po prostu popatrzeć na te fale z brzegu i zobaczyć, że one wcale nie są takie duże i że tak naprawdę wcale nie ma się czego bać. No a właśnie, po tej drugiej granicy strachu jest za to niesamowita przyjemność, radość i olbrzymie poczucie wolności. Dlatego warto się z nim zmierzyć i spróbować. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że zaraziłam Was chociaż troszeczkę moją pasją do surfingu i że kiedy następnym razem będziecie nad morzem, nad oceanem, spróbujecie go. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się spodobał, proszę o łapkę w górę i zostawcie mi jakiś komentarz, jakąś myśl, refleksję, może jakieś pytanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dobra, to ty jedziesz tutaj tym, a Paweł ze mną, tak? Tak, okej. Tak, okej. W tych jaskiniach, które tutaj widzicie za mną, mieszkają młodzi wędkarze, rybacy. O, tam bardzo bić tego chłopaka. Bardzo lubią. Ojej. Biją się, no.